Jack White. Ach, Jack White twierdził, że mnie pamięta. W moim życiu muzyka odgrywa bardzo, bardzo istotną rolę. Każdy dzień zaczynam od muzyki właśnie, więc przygotowuję playlisty, które sprawiają, że mój dzień jest po prostu lepszy. No więcej, dla Was dzisiaj taką playlistę przygotowałam. Będzie ona w oparciu o artystów, z którymi przeprowadzałam wywiady do Dzień Dobry TVN. High five! Thank you very much. Gratulacje. Trzy kategorie. Po pierwsze, muzyka, która łagodnie wprowadzi Was w dzień, więc dźwięki będą takie lżejsze. I zacznijmy, proszę ja Was, od Wonky One. Infinite, przepiękny numer, który myślę, że sprawi, że Wasz dzień będzie znacznie lepszy. Fly tonight. Kolejną moją propozycją jest Skanka Nancy. Z tym zespołem rozmawiałam 3 albo nawet 4 razy. Jest to zespół, który bardzo lubię i za każdym razem wykazują się ogromną cierpliwością i taką uprzejmością w trakcie wywiadu, za co ich strasznie cenię. Takim utworem, który na pewno Wam poprawi humor z rana i sprawi, że będziecie tak spokojnie wchodzili w ten nowy dzień, to Hedonizm. Ach, Sting. Sting to jest zawsze dobra propozycja na rozpoczęcie dnia, to na pewno. Tutaj akurat wybrałam piosenkę, którą wspólnie zaśpiewał z Craigiem Davidem, bo z nim też miałam okazję rozmawiać, co prawda przez Skype'a, ale bardzo mnie zachwycił, zaczął mnie nawet śledzić potem na Instagramie, co było nawet całkiem miłe. I ostatnią moją propozycją w kategorii brzmień łagodnych jest Depeche Mode, a przynajmniej utwór It's No Good, który wybrałam. Z Dave'em Gahanem miałam przyjemność rozmawiać w Mediolanie i trochę tego spotkania, przyznam, że się obawiałam, dlatego że legendy krążyły o tym, że bywa niemiły po prostu, zwyczajnie w świecie. No na szczęście dla mnie był miły, to było bardzo fajne spotkanie, a na koniec mnie jeszcze wyściskał. Depeche Mode zresztą jest takim zespołem, z którym wiążą się właściwie nam wszystkim jakieś wspomnienia. Każdy ich kojarzy. No i właśnie, jeżeli o wspomnienia chodzi, no to taka jest kolejna kategoria, którą dla Was przygotowałam. Tutaj na pewno znalazł się zespół Crazy Town, z którym również miałam przyjemność rozmawiać. To jest taki zespół, który można powiedzieć, że jest trochę takim one hit wonderowym zespołem, czyli wszyscy kojarzą ich głównie ze sprawą piosenki Butterfly. No i ta piosenka również towarzyszyła moim różnym obozom i wyjazdom letnim, także posłuchajcie. Muszę powiedzieć, że Incubus to jest z pewnością jeden z moich ulubionych zespołów, których słucham jeszcze od czasów liceum, w związku z czym mnóstwo tych wspomnień licealnych przychodzi mi na myśl, kiedy ich słucham. Wish You Were Here to zdecydowanie jedna z moich ulubionych piosenek wszechczasów. Jack White. Ach, Jack White. Wszyscy uwielbiają Jacka White'a, wiadomo, ja również. Miałam przyjemność rozmawiać z nim 2-krotnie. Co ciekawe, za drugim razem po 4 latach twierdził, że mnie pamięta. Zresztą jego mama przysłuchiwała się naszej rozmowie, po której złapała mnie za rękę i powiedziała: kochanie, to był fantastyczny wywiad, jeden z lepszych. Mama wie najlepiej, prawda? Jednym z ważniejszych wydarzeń dla mnie było spotkanie z zespołem Linkin Park. Towarzyszyli mi w moich latach młodości, w czasach licealnych. Zresztą bardzo ich naprawdę zawsze uwielbiałam. I to, co dla mnie ważne, no to był jeden z ostatnich wywiadów, które udzielił Chester Bennington. Przechodzimy do kategorii muzyka energetyczna, czyli taka, która sprawi, że będzie Wam się bardziej chciało z samego rana, co nie jest takie proste, ale myślę, że przy tej muzyce Wam się zachce. Ed Sheeran oraz Rudimental. Daję ich razem, dlatego że Rudimental zremiksował kawałek Eda Sheerana, a wszystkich oczywiście wywiadowałam, przepytałam i tak dalej. Rudimental, fantastyczni chłopcy, a Ed Sheeran, no Ed Sheeran, ja uwielbiam używać takiego słowa, totalny sweetheart. Posłuchajcie Bloodstream właśnie w remiksie Rudimental. Polskie ziomki, Xanax, czyli Klaudia Szafrańska i Michał Wasilewski, za których trzymam kciuki, bo oni co płytę wydają, to płyta po prostu lepsza. Już trzymają na swoim koncie, do tego jest ta taka soulowa elektronika, więc na pewno też Was ożywi. Tak bardzo blisko bądź obok mnie, zanurzmy się w chłodną dłoń, odpłyniemy gdzieś.
Damon Albarn to myślę, że nie tylko dla mnie, ale też dla wielu osób jedna z ważniejszych i kultowych postaci ze świata muzyki i to był wywiad, na który ja bardzo, bardzo długo czekałam. Tutaj akurat rozmawiałam z nim przy okazji wizyty Gorillaz w Polsce i bardzo, bardzo się cieszę, że tę rozmowę mogłam odbyć. I do propozycji utworów energetycznych dorzucam jeszcze My Heart is a Ghost Town, czyli piosenkę Adama Lamberta, którą wspólnie z Adamem Lambertem śpiewaliśmy w samochodzie, który prowadziłam. Miałam bardzo trudne zadanie, ale chyba podołałam, tak myślę przynajmniej. My heart is a ghost town. Mój sposób na dobry dzień. Mam dla Was na koniec bonusowy utwór, to będzie Ina West i Spring. Lecę odkrywać nowe brzmienia.